O kurde! To ja nie mam słów teraz, nie? Ile zjadłeś kalorii? Dobrze! Może się wydawać, że dzisiaj jest kolejny zwyczajny dzień, ale nic bardziej mylnego. Dzisiaj jest dzień, w którym Pizza Hut zbankrutuje. Trzeba korzystać, bo normalnie jest tam kurewsko drogo. Kto to słyszał? Płacić 30 zł za jedną pizzę, albo 7 za pojedynczy kawałek. Za dzieciaka dostać kawałek z Pizza Hut, to było święto. Plan jest prosty. Na początek szybkie śniadanie, żeby pobudzić żołądek. Następnie ujęcia slow-mo i timelapse z dupy, żeby dodać dramaturgii i powagi sytuacji. Dobrze. Wchodzimy na siłownię, aby rozkręcić metabolizm i siedzimy tam pół dnia, aby nie zalało nas po nieprzyzwoitym, ale jakże wspaniałym obżarstwie. Każdy szanujący się sportowiec wie, że trenuje się właśnie dla takich dni, jak dzisiejszy. Według moich danych, jeżeli chodzi o trening siłowy, najwięcej kalorii spalimy robiąc nogi. Szybkie rozciąganie na wyciszenie organizmu i możemy jeść. Koniec traumy z dzieciństwa. Czas odebrać żarcie, które mi się należy. Jeden z Bankuwa. Lemoniada. Lemoniada będzie z cytrynką i Pepsi Max i zwykła Pepsi. Bo forma spadnie. Pizzę dostali. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie, moi drodzy, z powrotem. Troszkę głośno może być, ale może bez przesady. Jesteśmy w Pizza Hut. Mam nadzieję, że wstępik wam się podobał. Zostawcie łapę za ten... za to opowiadanie przepiękne, dziękuję uprzejmie. Jemy dzisiaj bardzo dużo kawałków pizzy. W tamtym roku ja zjadłem 23,5 bez rantów. Na ile? Tarka łapie! A ja zjadłem wszystkie. Ranty! Nic nie zostało. Ja nigdy nie byłem na festiwalu. Wait a minute. Disappointed! Jak ja zjem 5, to będzie dobrze. Zjesz 10, 6. Spokojnie. 10. Zobaczymy. Zobaczymy. Na język. A gorąca jest, czy nie? Gorąca. Dziękuję. Może pani... Co to jest za pizza? Bo po raz to brudne było. Król kebabów. Cheers, mate. Pierwszy kawałek, zobaczymy na ilu skończymy. A, gorąco. O. Pierwszy błąd nowicjusza. Bo zjadłem rancik, zjadłem. Chyba za bardzo głodny byłem. Numer 2, peperoni. Ale patrz, nie jest na grubym, czyli nie dają na sobie. Właśnie na cienkim. Podejrzewam, że jak zobaczą, że faktycznie dużo jem, wtedy zaczną na grubym przynosić, żeby nas już wygonić. Robiłem sobie trening, półtorej godziny ćwiczyłem. To był trening siłowy, robiłem głównie trening nóg, same nogi robiłem. 1000 kalorii prawie, 921 kalorii. Przepraszam, a wartości kalorii na przykład z tabeli, jak są podane na stronie, to są dla jakiego rozmiaru pizzy, bo one są uśrednione. No to pomyśl, jak ja zjadłam takie 4 pizze w tamtym roku. Nie, no nie może tyle mieć. Wow, no niemożliwe to jest. Duża pizza ma 3000, powiedzmy już, 3,5, nie? Powiedzieli, że 3500 kalorii. A duża pizza ma 8 kawałków, czyli 3,5 na 8. Ciężka matma, około 450 kalorii na kawałek. Nie, niemożliwe. Liczmy jeden kawałek, to jest 400 kalorii, średnio 400, bo raz przychodzi cienki, raz przychodzi gruby. Spaliłem w półtorej godziny 900 kalorii, czyli w półtorej godziny pracy ciężkiej, treningu nóg, dwa kawałki pizzy wypracowałem. Więc jeżeli zjeść, o Jezu, to w ogóle jaka matma. O Jezu, dramat, aż odechciało się jeść. Odechciało się jeść. Mówiłem, że zjem 5. To jest 6. I dalej jestem głodny. Ale to pewnie dlatego, że bez ranciku. Bez formy, bez rzeźby. To u lańców lód. Sumienie drogie, co wiecznie czyste i bronisz michy. Kawałek numer 8, po tym kawałku będzie ciężko. Ty, co królestwo fast foodowe z napojami trzymasz wiecznie z dala. Nie, ja jem już 10 kawałek. Na początku serwowali dosłownie każdy, jak skończył i zjadł, to zaraz przynosili kolejny. Teraz chyba zauważyli, że za szybko to ogarniamy temat. I naprawdę było z 15 minut przerwy, nie? A 10-15 minut i brzuch zaczyna jakby... Koneksja, połączenie mózg-żołądek zaczyna już ci mówić, że dość, że już się najadł. Także wychodzisz, wypadasz z takiego ciągu jedzenia. 9!
9 masz. Ale kozak, 9 kanapek. Do pełna. Ciężko was tutaj ugościć na tym stole, ale jesteście ze mną. O, dobrze, dobrze. To kwaśna sprawa. Kolega specjalnie wyjada. Naprawdę? 11. No nie, przejdźmy ładnie. 12 kawałków, już zaczynam mieć to uczucie takie, że od przepełnienia żarcie chcę wyjść z powrotem do przełyku. Także dla mnie dość. Tu kamerę. I ja sobie za kamerę. Żeby arenę zamknąć, to wychodzi mi, że muszę zjeść jeszcze jeden kawałek. No, dobrze. Nie, no wiesz, sobota można. Ale chcieliśmy zdrowo. Czy masz? Jeszcze wypełnić krąg. 13. Słabo. Nie mam kebaba. Słabo teraz w tym roku. O, to jest na początek filmu. No, dobrze. Wszyscy naładowani węglami. Od razu żyły wychodzą. Jak chcecie sobie robić foty z waskularyzacją? Po każdym treningu waskularyzację całą na swym ciele wspominam i opisuję. Tak jest, mój wierszyk. Jak nie widzieliście, to musicie zobaczyć. Ogólnie byłem ciekaw, ile taka pizza waży, ile jeden kawałek, ponieważ na stronie w tych ich danych, jak mają podaną tabelę kalorii, to jest podane dla jakiejś porcji. Nie wiedziałem, ile to jest porcja. Jest podane, że 500, ponad 500 gram albo 600. 150 gram od kawałka. Liczymy, że jeden kawałek ma 150 gramów. 150 razy 13 kawałków. 1950 kalorii. Poczekaj, ty powiedziałeś, że są kalorie czy gramy? Czy dla przez gram, to są gramy. Jo. Słyszałem, że w 100 gram jest 300 kalorii. No właśnie. No to ja nie mam słów teraz, nie? Ile zjadłeś kalorii? Niecałe 6 tysięcy. Zjedliśmy tyle samo kawałków, Adam. No z 5 tysięcy kalorii, nie? Więcej, ja czuję, że niecałe 6 tysięcy. O kurde! Plus jeszcze piwo. Adam, ja zjadłem 18 kawałków. Jeszcze wy browar. Ale ja browara nie piłem. Ja piłem jeszcze kola. Ja mi już jest nie to. Jeszcze kola. Ja! Siła walki. Spacerem do Warszawy teraz. Skoro, nie? Dobra, moje 13 to jest 2000 gramów. 500 gramów produktu to jest 1500 kalorii ogólnie, nie? 6000 kalorii zjadłem. Teraz tutaj też 8000. Albo no. Jeszcze jedna ważna liczba. Łącznie za wszystkich wychodzi to 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy kalorii, nie? Także to jest miesiąc roboty, to jest miesięczne zapotrzebowanie dla człowieka. Bardzo dobre, interesujące widowisko. Ja tak wiedziałem, że ja przyjdę, zjem sobie spokojnie, a później będę patrzył i podziwiał, nie? Jak z gladiatora ten, co krzyczał. Bo... Are you not entertained? Are you not entertained? 21 mój czyli oficjalnie basta, podziękowanie. Jutro robimy trening na energii. Oficjalnie jesteśmy na jedzeniu. Wychodzi naprawdę, że zostało 120 kawałków zjedzonych i średnio 8 kawałków, licząc, że to jest jedna pizza, to wyszło 18 kilo żarcia. Jakieś 15 pizz różnych. No, w 2 godziny. I ta gramatura już jest liczona bez rancików, tak? Odliczone jest, bo normalnie kawałek wynosi od 180 do 220 gramów. My liczymy, że ma 150. Przerażające liczby, w ogóle ten wieczór, nie wiem, płakać się chce, nie? Będę płakał. Ale festiwal to nie za darmo? Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, stary, chodź się. Chyba nam uciekli. Nie ma. Bardzo dobra wyżerka. Dzięki. Dzięki. Dobra, papa. Siada. Bez formy, bez rzeźby, to u lańców ludy. Do ciętości dodaj mi siebie pewności. Niech nadulanym wzlecę światem w rajską siłownię ułudy. Kiedy trening tworzy cudy, przyrostów potrząsa kwiatem i obleka w nadziei wszystkich klaty ma. Run.